Słuchasz audycji Albrecht o nieruchomościach. Ja nazywam się Paweł Albrecht, a ta audycja jest o myśleniu na wielką skalę. Każde działanie zaczyna się od myślenia. Jeżeli już o czymś myślisz, masz jakąś strategię, to rób to na wielką skalę, z rozmachem. Nieruchomości są o tyle wyjątkową dziedziną, że z każdej strony możemy uruchomić dźwignię, która sprawi, że osiągniemy niesamowite rezultaty. Pierwszą z dźwigni jest kreatywne finansowanie nieruchomości. Możemy dzisiaj pożyczyć pieniądze z banku w postaci kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu inwestycyjnego, możemy mieć karty kredytowe, a najważniejsze jest to, że na rynku jest dzisiaj więcej gotówki niż jesteśmy w stanie wydać. Jeżeli masz projekt, w którym zgadzają się liczby, to uwierz mi, inwestorzy znajdą cię szybciej niż ty zdążysz się nawet ogłosić. Druga piękna dźwignia, którą możesz zastosować w nieruchomościach, to kontakty i ludzie, którzy chętnie będą z Tobą współpracowali, ponieważ zyski na dużych projektach inwestycyjnych są na tyle ciekawe i duże, że przyciąga to masę inteligentnych osób, które mogą z Tobą realizować projekty i możesz posiłkować się ich czasem, wiedzą, doświadczeniem i wszystkimi specjalistycznymi umiejętnościami, które posiadają, żeby dany projekt zrealizować. Podsumowując, jeżeli masz jakikolwiek projekt na rynku nieruchomości, który przyniesie ponadprzeciętne zyski, nie musisz martwić się ani o kapitał, ani umiejętności, ponieważ znajdziesz i gotówkę, i osoby, które z przyjemnością zrealizują Twój projekt za odpowiednim wynagrodzeniem. Wobec tego, jeżeli ani gotówka nie jest problemem, ani umiejętności nie są problemem, to co sprawia, że inwestorzy skupiają się na budowaniu portfela kawalerek na wynajem, zamiast na skupieniu się nad budową dużego budynku, w którym będzie kilkadziesiąt czy kilkaset mieszkań, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie, jakąkolwiek nie otworzyłbyś książkę, sugerują, że jeżeli chcesz zacząć inwestowanie w nieruchomości, to postaw budynek, w którym jest 100 mieszkań. Myślę, że w Polsce jesteśmy jeszcze na takim etapie, gdzie inwestorzy sprawdzają się wzajemnie, co jest możliwe, komu się udało, za jaką kwotę, ile na tym zarobił, ile to trwało, jakie były problemy. I dopiero jeżeli zobaczymy na własne oczy osobę na żywo, która przeprowadziła daną inwestycję, to jesteśmy w stanie w ogóle zacząć myśleć o tym, że coś jest możliwe. Podam teraz prosty przykład ewolucji świadomości inwestorów o tym, co można i jak zarabiać na nieruchomościach na przestrzeni ostatnich lat. 10 lat temu pojawił się taki trend, żeby zacząć inwestować w kawalerki na wynajem. Po spłacie takiej kawalerki możemy dostać od 800 do 1500 zł miesięcznie. No i plan był taki, żeby kupić sobie 10 kawalerek i zarabiać dychę miesięcznie, przestać pracować i być rentierem. Później, kiedy kawalerki nie kosztowały już 70 tysięcy w dużych miastach, a 170 czy teraz nawet 270 tysięcy złotych, okazało się, że lepiej jest inwestować w mieszkania wielopokojowe, czyli kupić mieszkanie trzypokojowe, czteropokojowe i przerobić je na 5 lub 6 pokoi. I każdy najemca, który mieszka, płaci 600 zł za pokój, czyli 6 razy 600, 3600. Porównując to do kawalerki, z której mamy 1000 zł, jest ogromna różnica. Na te mieszkania na początku były castingi, czyli w Poznaniu, jeżeli ktoś wystawił ogłoszenie we wrześniu, że ma pokój do wynajęcia, ustawiały się kolejki, ludzie walili drzwiami i oknami, bo nie chcieli mieszkać w mieszkaniach w standardzie tak zwanym babcinym, gdzie jest meblościanka na wysoki połysk, boazeria, więc to, że były tam meble z Ikei, ale mieszkało 6 osób, wystarczyło, żeby zdecydować się o tym, żeby przyjść i chociaż obejrzeć mieszkanie. Jak inwestorzy zobaczyli, że te mieszkania wielopokojowe są idealną inwestycją na kredyt, to automatycznie ceny tych nieruchomości zaczęły rosnąć. Kiedyś było tak, że jak ktoś miał bardzo duże mieszkanie, to ciężko było mu je sprzedać, bo kupowały to tylko rodziny, a rodzina musiała mieć odpowiedni budżet, żeby takie mieszkanie kupić. No a teraz, jeżeli jest wolne, duże mieszkanie, cena jest niska, no to każdy inwestor przerobi sobie to na pokoje i z przyjemnością takie mieszkanie kupi. Bo przy tych mieszkaniach nie tyle gra rolę cena zakupu, tylko ile zwrotu z najmu dane mieszkanie może przynosić, czyli ile można tam pokoi umiejscowić i ile jest łazienek. W związku z tym, że liczba tych mieszkań wielopokojowych znacząco wzrosła, to najemcy też zaczęli się łapać, że nie trzeba mieszkać w Kongo, gdzie jest 10, 15 czy 20 osób, tylko można sobie wynająć mieszkanie 4 czy 5 pokojowe i sobie tam spokojniej mieszkać. W związku z tym jest grupa inwestorów, którzy świetnie odnajdują się w tych mieszkaniach wielopokojowych i związali się kredytami na 30 lat i bardzo dobrze się z tym czują, ale powstała też grupa inwestorów, którzy uważają, że zwroty z kawalerek są za niskie, a mieszkania wielopokojowe są dla nich za bardzo ryzykowne i chcieliby zrobić coś innego. Dlatego też powstał teraz trzeci etap dla inwestorów w Polsce, taki trzeci tok myślenia, który ukierunkowany jest na renowację dużych kamienic. Skrzykuje się grupa inwestorów, która kupuje sobie lokale, zakładają wspólnotę, robią remont całego budynku, otoczenia, elewację, robią nowe ogrzewanie. Dzięki temu
jak kupuje się lokal za 1500 czy za 2000 zł za metr w kamienicy, wykłada się tam 1000 zł, 1200 za metr remontu, ma się idealne mieszkanie do najmu, bo tam jest dużo pokoi, dużo okien, są powierzchnie, które się idealnie nadają właśnie do adaptacji. No i dzięki temu uzyskuje się coś, czego nie ma na rynku, bo jeżeli nie należysz do takiej grupy osób, która z takich projektów korzysta, no to szukasz tam, gdzie wszyscy, a tam, gdzie szukają wszyscy, są już wysokie ceny, ponieważ inwestorów już jest tak dużo, że no bloki z płyty czy zwykłe bloki z cegły są obstawione przez wszystkich w internecie, przez wszystkich pośredników, każdy ma już rozdane pączki w spółdzielni, każdy roznosi ulotki, więc jakby bloki z płyty czy z cegły są poobstawiane, ale te kamienice, które wymagają ogromnych nakładów, nawet nie tyle co kapitału, ale umiejętności i czasu, są teraz doceniane przez inwestorów, którzy właśnie chcą przejść z etapu kawalerek i z wielkiej płyty do projektów, które dają dużo większe zwroty, ale wymagają dużo większej skali. No i to już jest etap, w którym właśnie pojawia się ten element tematu audycji, myślenia na wielką skalę. Czyli zakładamy, że nie realizujemy jednego mieszkania w kamienicy, tylko wypatrujemy sobie cały blok, całą kamienicę, którą chcemy sobie kupić i razem z przyjaciółmi ją zrobić. No dobrze, więc jaki jest kolejny etap ewolucji naszej świadomości? Coraz częściej pojawiają się prezentacje, gdzie inwestor kupuje działkę, stawia tam budynek i pakuje tam 10 czy 20 kawalerek. Nad frontowymi drzwiami można powiesić sobie tabliczkę z własnym imieniem i nazwiskiem, można wybrać sobie rodzaj ogrzewania, można sobie wybrać rodzaj bryły budynku, jak one są wykończone w środku, także można być naprawdę dumnym ze zbudowania czegoś takiego, przynosi to ogromne zwroty z najmu, bo budowa takiego budynku to jest od 500 tysięcy do miliona i masz 10-20 kawalerek, kwestia tylko kupienia odpowiednio taniego gruntu, no i możesz stać się właścicielem czegoś, co jest całkowitą Twoją własnością. W przypadku bloków z płyty opłacasz też spółdzielnie, gdzie jest sekretarka, prezes, cała administracja, no i te czynsze, które im oddajesz, no są tak naprawdę z Twojego punktu widzenia niepotrzebne, dlatego te budynki wielorodzinne, czy tak naprawdę jednorodzinne, ale z wieloma kawalerkami, są realizowane przez kilku pionierów, którzy są bacznie obserwowani przez całą resztę inwestorów, którzy również marzą o tym, żeby taki budynek sobie postawić. No to teraz przejdźmy w przyszłość. Kolejnym etapem będzie to, że zabraknie w końcu gruntów pod budowę takich budynków, gdzie umiejscowimy kilkanaście kawalerek. W Poznaniu czy w Warszawie jest prawie niewykonalne, żeby w centrach miast znaleźć taki grunt. Można to zrobić na obrzeżach, w okolicach dużych fabryk, jakichś Amazonów, Volkswagenów i tam z powodzeniem można takie projekty realizować, ale w końcu one też zostaną wykupione i cena tych gruntów pójdzie tak wysoko do góry, że nie będzie się po prostu opłacało nabyć gruntu i postawić na nim budynek, chyba że ktoś dzisiaj już jest właścicielem takiego gruntu i po usłyszeniu tej audycji zdecyduje się na taki krok. Dzisiaj bardzo prężnie rozwija się Łódź, Rzeszów, Bydgoszcz i tam są miejsca, gdzie jeszcze przez wiele, wiele lat będzie można takie działki kupić nawet w centrach. Dlatego jeżeli jesteś z tych miast, to jest właśnie idealny sygnał dla Ciebie, żeby tym tematem się zainteresować. Ale jeżeli dojdziemy już do momentu, gdzie mniej więcej wszędzie już będzie brakowało tych działek, no to inwestorzy, którzy robili to do tej pory, zaczną po prostu robić zwykłą deweloperkę, zaczną zatrudniać pracowników, nabywać drogie grunty, robić drogie projekty inwestycyjne, na których są niższe zwroty, ale można zrobić tych mieszkań kilkaset za jednym razem, osiągnąć niższy zwrot z kapitału, ale jednak jakąkolwiek inwestycję deweloperską realizować. Poza tym inwestorzy, którzy dzisiaj inwestują w mieszkania, przejdą naturalny proces ewolucji i zaczną tworzyć hale magazynowe, powierzchnie biurowe i inne lokale komercyjne, które również będą przynosiły wysoki zwrot, bo dzisiaj jest to zarezerwowane raczej dla korporacji i firm, które łączą od razu z tą nieruchomością jakiś biznes, więc inwestorzy indywidualni jeszcze na ten moment nie łączą nieruchomości z działalnością biznesową, tylko po prostu ze zwykłym najmem mieszkalnym, więc to też będzie naturalny proces. Więc teraz chciałbym, żebyśmy zrobili podsumowanie, o czym się mówiło i robiło 10 lat temu, a o czym się mówi i robi dzisiaj. Na początku były kawalerki, następnie wielkie płyty, później kamienice, teraz własne budynki, a na końcu inwestycje deweloperskie i komercja. I teraz, drogi słuchaczu, mam dla Ciebie bardzo ważne pytanie. Zastanów się, kogo znasz osobiście, kto realizuje inwestycje w kawalerki, płyty, kamienice, blok i kto jest deweloperem. Ja, kiedy nagrywam tą audycję, zastanowiłem się, że znam wszystkie te typy osób, ale nie znam osób, które stawiają własne wieżowce w Polsce. Nie znam takiej osoby, która jest jeszcze na wyższym poziomie i buduje wieżowce, nie znam takiej osoby osobiście. I tutaj też przypomina mi się wypowiedź Donalda Trumpa, który powiedział, że jak był małym dzieckiem i widział wszystkie inwestycje ojca i te
wieżowce w Nowym Jorku, no to budował po prostu z klocków konstrukcje, które sięgały mu do pasa albo wyżej, pożyczał klocki od brata, żeby te budowle były jak największe. Ja pochodzę z miejscowości, w której jest 40 tysięcy mieszkańców i nigdy w życiu jako dziecko nie widziałem wieżowców poza filmami, więc jakoś te moje konstrukcje sięgały maksymalnie pierwszego czy drugiego piętra. Poza tym też nie miałem takich klocków, Lego nie były aż takie wysokie. Więc jakby nigdy moje myślenie nie opierało się na tym, że zostanę deweloperem, który będzie budował wieżowce, które będą wyższe ode mnie. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś się zastanowił, co sprawia, że jedni z inwestorów myślą całe życie o kawalerkach, a co sprawia, że jedni inwestorzy od razu wchodzą na grubo w inwestycje deweloperskie. Moim zdaniem różnica jest tylko taka, że albo znamy osoby, które inwestują w kawalerki i biorą kredyt hipoteczny i zarabiają 300 zł na kawalerce, albo znamy osoby, które prowadzą projekty deweloperskie i dzięki nim możemy użyć swój kapitał właśnie w tych projektach deweloperskich i uczyć się inwestowania w nieruchomości na jeszcze większą skalę. Dlatego naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś poznał osoby, które są poziom wyżej od Ciebie i starał się tą osobę przeskoczyć. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy myśleniem nad inwestowaniem w kawalerkę, a nad inwestowaniem w mieszkanie wielopokojowe. To jest dokładnie to samo, dokładnie ten sam proces, tylko masz 5 więcej pokoi i więcej zer na koncie w ogólnym rozrachunku z najmu. Dlatego jeżeli już cokolwiek robisz w inwestowaniu w nieruchomości, masz jakikolwiek plan, to zachęcam Cię do tego, żebyś myślał krok do przodu, żebyś był przed wszystkimi inwestorami i tworzył projekty, które będą bardziej śmiałe i bardziej dochodowe. Wystarczy spojrzeć na moich przyjaciół w Wielkiej Brytanii, na Dawida czy na Darka Małachę, którzy kupują kompletne rudery w Anglii, których Anglicy się boją, i przerabiają te nieruchomości na pokoje i osiągają niesamowite zwroty. Więc to jest jakby kwestia odwagi, konsekwencji i myślenia na bardzo dużą skalę. Oni się nie zajmują pojedynczymi mieszkankami, z których jest kilkaset funtów, tylko po prostu tworzą całe budynki z piwnicą, pierwszym, drugim piętrem, strychem, gdzie zarabia się dużo, dużo więcej. Oczywiście trzeba zacząć od pewnych fundamentów, nie można od razu porwać się na budowę wieżowca, ale można wystartować przy boku osoby, która już pewne rzeczy przeskoczyła i doradzić Ci, w jakim kierunku ze swoim kapitałem i umiejętnościami powinieneś iść. Temat myślenia na wielką skalę nie wiąże się tylko i wyłącznie z inwestowaniem, budowaniem budynków, żeby nie inwestować w kawalerkę, tylko postawić cały swój blok. Ten temat wiąże się również z działaniem jako pośrednik nieruchomości czy z podnajmem. Jeżeli jesteś pośrednikiem i skupiasz się na tym, co robią wszyscy, czyli sprzedajesz mieszkania za 200-300 tysięcy i zarabiasz 5-10 tysięcy z jednej nieruchomości, to dlaczego nie ubierzesz się w garnitur za 1000 zł i nie będziesz sprzedawał nieruchomości za 1 000 000 czy 2 miliony? Z nieruchomości za 1 000 000 zarobisz 40 tysięcy złotych, a z kawalerki za 100 tysięcy zarobisz 4 tysiące złotych, więc różnica pomiędzy Twoją wysokością zarobków to jest tak naprawdę tylko dobry garnitur. Osoby, które zajmują się podnajmem, również powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wyznaczyły sobie cel 10 nieruchomości rocznie. Jeżeli masz taki cel, to wyznacz sobie cel 100 nieruchomości rocznie. Szukaj 10 mieszkań miesięcznie, wydrukuj 40 tysięcy ulotek i zacznij je kolportażować, żeby zbierać lidy i po prostu mierz bardzo wysoko. Jeżeli nie trafisz na 10 piętro, to utkniesz w windzie na 8. Lepiej utknąć na 8 niż spędzić całe życie na 2 piętrze i potem żałować, że człowiek się urodził i nie osiągnął niczego wielkiego. Dlatego zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby jeżeli już myślisz i chcesz inwestować w nieruchomości, żebyś to robił z rozmachem i na wielką skalę. Nie bał się dużych projektów, żyjemy tylko raz i dlatego trzeba podejmować ryzyko i walczyć o to, żeby grać w ekstraklasie, a nie mierzyć na 3. ligę i utknąć w 4. W związku z tym serdecznie życzę Ci powodzenia w Twoich przyszłych inwestycjach, w myśleniu na wielką skalę, w realizacji dochodowych projektów, w edukacji, w nabywaniu nowych kontaktów i umiejętności. Bo im więcej świadomych inwestorów na rynku w Polsce, tym lepsze będziemy mieli możliwości w realizowaniu większych i dochodowych projektów, które będą z korzyścią dla wszystkich, którzy będą brali w nich udział. Na początku swojej działalności znałem kilkadziesiąt osób, które inwestowały w pojedyncze mieszkania. Dzisiaj znam większość osób, które inwestują w Polsce w nieruchomości i dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć jakikolwiek projekt sobie tylko wymyślimy. Kapitał nie jest żadnym problemem. Jeżeli znajdziesz mieszkanie, które
na rynku kosztuje 500 tysięcy złotych, załóżmy fajny apartament w Warszawie, a będzie on do kupienia za 350 tysięcy, to gwarantuję Ci, że takie pieniądze znajdziesz w ciągu 30 sekund i podzielisz się z inwestorem pół na pół. Jeżeli brakuje Ci wiedzy, jak wyremontować czy zrobić kamienicę, jest masa specjalistów, nawet takich zwykłych, rynkowych, nieinwestorów. Są notariusze, są prawnicy, są budowlańcy, są architekci itd., itd. Tą wiedzę można stworzyć. Jakby nie czuj się, że wiedza o inwestowaniu w nieruchomości jest w posiadaniu tylko kilku osób, które są na YouTubie. To wszystko wiedzą pojedyncze osoby, tylko ci inwestorzy, którzy są medialni, zagregowali tą wiedzę u siebie w swoich firmach. Jeżeli porozmawiasz z pośrednikiem nieruchomości doświadczonym, z osobą, która jest urbanistą, geodetą, z jakimś takim konkretniejszym urzędnikiem, to naprawdę możesz się tego wszystkiego dowiedzieć sam, a te osoby, które widzisz w internecie, po prostu podają ci to na tacy. Dlatego wiedza nie jest żadnym problemem, kapitał nie jest żadnym problemem, jedynym problemem jest to, że Polacy nie myślą na tak wielką skalę i to zajmuje masę czasu. Zaczynaliśmy od kawalerek, teraz stawiamy własne domy, czekam na to, aż zbudujemy własny wieżowiec. Ja, Paweł Albrecht, mówię Ci dzisiaj, że ja taki wieżowiec postawię. Mówię to 23 stycznia 2017 roku i z przyjemnością słucham tego, że udało mi się to zrealizować. Stoję właśnie we własnym wieżowcu i słucham audycji, którą nagrywałem na kontestacji wiele lat temu. Podsumowując całą audycję, zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął zarabiać jak największe pieniądze, bo dzisiaj skończyły się czasy, w których chodzi się do pracy od 8 do 17. Dzisiaj się tak kombinuje, żeby zarabiać pieniądze, nie wychodząc codziennie, nie podbijając karty w fabryce azbestu. Ja jeszcze 3 lata temu w pełni nie rozumiałem, czym jest wynagrodzenie brutto, a czym jest wynagrodzenie netto. Jeżeli zarobisz 1000 zł plus VAT, czyli masz 1230 zł, to musisz z tego oddać 230 zł VAT-u minus jeszcze 190 zł podatku dochodowego, czyli tak naprawdę z 1200 zł zostaje Ci 800 zł na rękę. Jeszcze tego 3 lata nie wiedziałem, a dzisiaj z przyjemnością wystawiam faktury inwestorom, którzy dzięki temu, że znalazłem im tanią okazję, zarabiają 60 tysięcy złotych na jednym mieszkaniu i dzielą się z przyjemnością ze mną kwotą 5 czy 10 tysięcy złotych. Zobacz, że w moim działaniu zmieniła się tylko skala myślenia. Kiedy nie znałem tak dużej ilości osób, nie spływało do mnie tak wiele ofert inwestycyjnych, nie znałem tak wielu inwestorów, którzy dysponują gotówką, żeby te okazje z rynku skupować, więc moje zarobki też były odpowiednio niższe, ale w pewnym momencie postanowiłem, że chcę znać wszystkich poważnych graczy na rynku. Tak się stało i dzięki temu realizuję coraz bardziej dochodowe projekty inwestycyjne, do czego Cię również serdecznie, serdecznie zachęcam. Jak zawsze na koniec audycji serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś zostawiła komentarz na stronie radia www.kontestacja.com. Jest mi bardzo miło, kiedy dostaję od Was maile, telefony, kiedy widzę, że komentarze pojawiają się na stronie audycji. Dlatego jeżeli możesz, to zachęcam Cię, żebyś taki komentarz zostawiła. Słuchałeś audycji Albrecht o nieruchomościach, ja nazywam się Paweł Albrecht i do usłyszenia w kolejnej audycji.